Jeżeli hipotetycznie jakiś naukowiec zajmuje się antropologią, teorią ewolucji, czy może on być dobrym katolikiem? To znaczy wierzyć również w treść Starego Testamentu? Wydaje mi się to sprzeczne i dlatego zadaję to pytanie. Chłopiec lat 17. Wraz z tym pytaniem wracamy, czy dotykamy tego obszaru, tej przestrzeni kultury, który jest związany z nauką i z tymi dyskusjami także dotyczącymi ewolucji. Wiemy, że zwłaszcza w ostatnich latach ten spór między tak zwaną nauką, wiarą a nauką, czyli ewolucjonizmem, stał się bardzo gorący i że dzieli zwłaszcza społeczeństwa anglosaskie, amerykańskie, w tym między innymi. Nie dziwmy się, bo są to społeczeństwa przede wszystkim o tradycji protestanckiej. Problem polega na tym, że z jednej strony bierze się jako naukę to, co mówi ewolucjonizm, niekiedy przekraczając bariery nauki i stając się agresywnym ateizmem. A z drugiej strony bierze się dosłownie opis stworzenia zawarty zwłaszcza w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. I stąd podział na naukę z jednej strony, czyli zwolenników ewolucjonizmu, i na wiarę, czyli zwolenników kreacjonizmu. Otóż stanowisko Kościoła katolickiego pod tym względem nie jest tak ostre, to znaczy nie wchodzi w istotę sporu tak radykalnie nakreślonego, jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza. Dlaczego? Dlatego, że nie interpretuje się opisu stworzenia tej pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, hymnu na cześć stworzenia, nie interpretuje się tego dosłownie i nie mówi się jako dogmat wiary, że Pan Bóg stworzył dosłownie w ciągu 6 dni cały świat razem z człowiekiem. Warto też wiedzieć, że nigdy też dzieło Darwina nie znalazło się na indeksie, czyli pośród innych ksiąg zakazanych w lekturze dla katolika. Już w XIX wieku pojawiali się niektórzy myśliciele katoliccy, którzy dopuszczali przyjęcie ewolucji. Co więcej, pamiętamy wybitną postać ojca Pierre Teilharda de Chardin, zmarłego w 1955 roku, który napisał całą kolekcję, wydanych zresztą dopiero po jego śmierci, dzieł, w których próbował dać syntezę. On, wybitny paleontolog i antropolog z jednej strony, a jednocześnie filozof i teolog, jezuita, próbował dać wizję świata, który ma swój początek, swój punkt alfa i zmierza w jednym wielkim kosmicznym procesie ewolucji do swego spełnienia, do punktu omega, czyli do spotkania się z Chrystusem, w którego i przez którego cały świat zostanie przemieniony. Warto zwrócić uwagę na kilka oficjalnych wypowiedzi Kościoła katolickiego w sprawie ewolucji. Najpierw w roku 1941 papież Pius XII wyraźnie stwierdził, że nie widać powodów, ażeby wiara, iż człowiek został stworzony przez Boga, wykluczała opowiedzenie się za teorią ewolucyjnego pochodzenia człowieka. W roku 1950 ten sam papież w encyklice Humani Generis określił ewolucjonizm jako poważną hipotezę.
roku 1966 Jan Paweł II w swoim liście skierowanym do Papieskiej Akademii Nauk stwierdził, że nowe zdobycze nauki każą nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą. I jeszcze takie jedno stwierdzenie kardynała Schönborna, będące komentarzem do tego listu Jana Pawła II. Kardynał Schönborn powiedział: to prawda, że genomy człowieka i szympansa niewiele się od siebie różnią, ale nie było jeszcze takiego szympansa, który interesowałby się własnymi genami. Ewolucjonizm nie wszystko może wytłumaczyć, posługując się instrumentarium nauk przyrodniczych. Życie to coś więcej niż tylko warunki materialne. Jeśli wszystko byłoby tylko ewolucją w ścisłym sensie teorii darwinowskiej, trudno byłoby wytłumaczyć wolność i odpowiedzialność człowieka. Człowiek powinien być zarządcą i stróżem dzieła stworzenia. Ja myślę, że to jest najlepszy komentarz do tego, żeby patrzeć z całym spokojem z jednej strony na prawdę głoszoną przez Kościół, iż Bóg jest stwórcą całego świata, że ten świat jest dobry, jest harmonijny, jest piękny, że koroną tego stworzenia jest człowiek. Natomiast ewolucjonizm jest, jak powiedział Jan Paweł II, czymś bardzo poważnym, więcej niż hipotezą naukową, tłumaczącą przy wszystkich problemach, jakie z ewolucjonizmem samym się wiążą, tłumaczącą przynajmniej na dzisiaj sposób, w jaki rozwijał się świat, w jaki powstało życie i w jaki zaistniał sam człowiek.